Na cześć i chwałę Panu Bogu, Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na uroczystość Chrystusa Króla, lekcję wyjętą z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Bracia, dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone, na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy państwa, księstwa, czy władze. Wszystko przez Niego i w Nim stworzone zostało, a On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa. On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. Bo spodobało się Bogu, aby przebywała w Nim wszelka pełność oraz aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w Nim się pojednało. Po nastaniu pokoju przez krew krzyża Jego, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Piłat do Jezusa, czy Ty jesteś król żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni Ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i najwyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat. Więc Tyś jest król. Odpowiedział Jezus. Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Drodzy wierni, do tego, że ten świat nie uznaje panowania Chrystusa Króla, był już czas przywyknąć. Do tego w zasadzie od samego początku można było przywyknąć. Światłość przyszła na ten świat, a ciemność jej nie przyjęła. Od samego początku Pan Jezus spotyka się ze stanowczym oporem. Jednak do tego, że nawet w samym Kościele panowanie Chrystusa Króla wcale już oczywiste nie jest, już tak łatwo przywyknąć nie możemy. Jest w tym coś szokującego i niezwykłego, że najwyższe władze Kościoła w zasadzie od blisko 60 lat praktycznie w ogóle nie mówią, nie podkreślają tego, że Chrystus jest królem, że Chrystus jest Panem, że Jego prawo jest obowiązujące dla wszystkich. Na ten temat może można znaleźć tego czy innego księdza, który coś powie, być może nawet jakiemuś biskupowi się zdarzy czasami na ten temat coś powiedzieć, jednak ze strony oficjalnego, najwyższego magisterium tak naprawdę nic na ten temat nie słyszymy. Dlaczegoż to? Dlaczego najwyższe magisterium, dlaczego papież dzisiaj ma czas, żeby mówić o ekologii, o powszechnym braterstwie, o mnóstwie różnego rodzaju doczesnych spraw, a nie ma czasu, żeby napisać, żeby powiedzieć czegoś o tym, że Pan Jezus jest królem, o tym, że Jego prawo obowiązuje nas wszystkich, wszystkich ludzi. Otóż pewnie tak spontanicznie powiemy, że przyczyną jest herezja modernizmu. I w zasadzie słusznie. Jednak jest to, powiedziałbym, dalsza przyczyna, nie ta zupełnie bezpośrednia. Powiem, z herezji modernizmu wynika coś, co uważam za bardziej bezpośrednią przyczynę tego, dlaczego tak to właśnie dzisiaj wygląda. Otóż jest to filozofia personalizmu. Filozofia bardzo popularna wśród hierarchii Kościoła. Otóż
Jest to filozofia, o której każdy zapewne coś słyszał, jednak niewielu tak naprawdę potrafi powiedzieć, czym się ona charakteryzuje. Powiem, jest to filozofia stosunkowo jeszcze młoda, bez sprecyzowanych dogmatów, bez sprecyzowanych prawd, twierdzeń, które byłyby powszechnie uznane przez wszystkich personalistów. Jest to, można powiedzieć, taka filozofia, która jeszcze gdzieś tam się ukształtuje i wcale nie jest takie oczywiste, jakie twierdzenia w niej są takie fundamentalne i podstawowe. Jednak bez wątpienia ma ona ogromny wpływ na to, jak dzisiaj przedstawia się Chrystusa Króla. Ma ona bez wątpienia bezpośredni wpływ na to, że magisterium Kościoła boi się powiedzieć, powtórzyć za świętym Pawłem, że ci, którzy dopuszczają się tego i tego, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Boi się powtórzyć za Panem Jezusem, że na sądzie do jednych powie on: pójdźcie błogosławieni, a do drugich: idźcie precz w ogień wieczny. Że hierarchia boi się dzisiaj powiedzieć, że wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia, a szeroka jest ta, która prowadzi do potępienia, i wielu jest tych, którzy nią podążają. Bez wątpienia filozofia ta ma w tym miała na to ogromny wpływ. Otóż w filozofii realistycznej, gdy święty Tomasz rozpoczyna swoje rozważania, to stara się on po prostu poznać rzeczywistość. Po prostu znaleźć tak blisko, się tak blisko rzeczywistości, jak to możliwe, poznać, jak się rzeczy mają. Stara się on rozpoznać, jak to się ma z rzeczywistością. I poznaje. Poznaje całą hierarchię stworzeń, poznaje Stwórcę, który wszystko stwarza, nadaje temu prawa, wyznacza również cel dla swojego stworzenia. Natomiast personalista nie chce w ten sposób podchodzić do stworzenia, nie chce w ten sposób podchodzić do poznania również. On z góry przyjmuje pewien obraz świata i wszystko później próbuje do niego dostosować. Obraz świata personalisty jest obrazem, w którym człowiek jest centrum. Człowiek jest niejako słońcem, wokół którego krążą wszystkie planety. Człowiek jest centrum, wokół którego krążą wszystkie inne rzeczywistości. Wszystko będzie definiowane w odniesieniu do człowieka. Wszystko będzie opisywane w odniesieniu do człowieka. Wszystko będzie oceniane w odniesieniu do człowieka. Zaskakujące w tym wszystkim jest to, że nawet Bóg będzie opisywany zgodnie z tą filozofią w odniesieniu do człowieka. Zawsze w odniesieniu do człowieka. Dlatego personalista będzie bardzo chętnie mówił o tym, że Bóg to jest ten, który wynosi człowieka, że Bóg to jest ten, który prowadzi go do zbawienia, że Bóg to jest ten, który się opiekuje człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Ale już bardzo niechętnie powie on o tym, że to Bóg jest centrum wszystkiego, że On wyznaczył nam pewne prawa i my po prostu mamy się do nich stosować. Te twierdzenia już bardzo niechętnie przyjmie lub w ogóle ich nie przyjmie, bowiem nie pasują one do tego, do tej wizji, w której człowiek jest centrum wszystkiego, a wszystko inne musi wokół niego krążyć. I tak przez usta dzisiejszej najwyższej hierarchii Kościoła już jakoś nie chcą przejść te słowa, że wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia, że Chrystus daje nam pewne prawa i za ich nieprzestrzeganie, za niepodążanie za tymi prawami, po prostu człowiek będzie ukarany wiecznym potępieniem. Ta rzeczywistość nie jest personalistyczna, nie zgadza się zupełnie z tym obrazem rzeczywistości. Ona jest po prostu realistyczna. I tak Pan Jezus nam to przedstawił. Gdy On przychodzi na ziemię, to bynajmniej nie przedstawia takiego obrazu świata, w którym człowiek jest słońcem, wokół którego wszystko się kręci. Bynajmniej. On przedstawia obraz świata, w którym to Bóg jest centrum. Bóg jest centrum, a człowiek jest tylko małym stworzeniem, które pochodzi od Boga, któremu Bóg wyznacza cel i wyznacza środki, które ten człowiek ma obrać. I jeśli nie wybierze tego celu, jeśli wybierze cel inny, to zostanie za to ukarany karą wieczną. To zupełnie nie pasuje do tej personalistycznej filozofii. Drodzy wierni, my dzisiaj, gdy obchodzimy święto Chrystusa Króla, to chciejmy, aby
Pan nasz Jezus Chrystus naprawdę w nas zapanował. My chcemy odrzucić wszystkie te mrzonki. W zasadzie personalizm jest tylko kolejnym wykrzykiem, kolejną formą tego wezwania, tego okrzyku: nie będę służył. Nie jest to nic innego. Nowa, ubrana w ładne słowa forma: nie będę służył. My jednak chcemy powiedzieć, my chcemy poddać się pod panowanie Pana Jezusa. My chcemy powiedzieć: uwielbiamy Cię, Panie Jezu, panuj nad nami. My chcemy poddać się pod Jego prawo, pod Jego słodkie prawo. My chcemy, żeby On nas doprowadził do tego celu, który On nam wyznaczył, tymi środkami, które On nam dał. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy, dlatego przychodzimy do ołtarza, bo tutaj znajdujemy te środki, które On nam zostawił, dlatego przychodzimy do spowiedzi świętej, bo to są środki, które Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił, aby prowadzić nas do zbawienia. A więc my nie chcemy być pośród tych, którzy odrzucają Jego panowanie. My chcemy dzisiaj podążać za Panem Jezusem. I oczywiście nie tylko dzisiaj. Pamiętajmy o tym, że na nic nie zdadzą się takie puste słowa, gdy deklarujemy, że chcemy panowania Pana Jezusa, a tak naprawdę nie poddajemy się pod Jego prawo. Takie słowa nic nie znaczą. Człowiek, który wykrzykuje o tym, że Pan Jezus powinien panować, o prawach Bożych, a sam się pod te prawa nie poddaje, jest jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. To robi hałas, ale jest pusty w środku. Dlatego my chcemy dzisiaj przede wszystkim mocno postanowić, że chcemy podążać za Bożym prawem, chcemy wypełniać Jego przykazania. A jeśli zdarzy nam się nieszczęście te przykazania poważnie złamać, to przyjdźmy jak najszybciej do spowiedzi, aby oczyścić się z tego grzechu, aby trwać przy Panu Jezusie. Przede wszystkim postanówmy sobie dzisiaj, że naprawdę za Panem Jezusem chcemy podążać. Ale postanówmy sobie również pośród tych wszystkich problemów, trudności, których doświadczamy, że nie pozwolimy się zastraszyć, że jako ci, którzy stoją pod sztandarem Chrystusa Króla, nie pozwolimy się zastraszyć. I to postanówmy sobie dzisiaj. Patrzmy na Pana Jezusa, który przecież jest zwycięzcą, który przecież jest Bogiem, naszym Stworzycielem i naszym celem. On zawsze zwycięża. On ostatecznie zawsze zwycięży. I jeśli będziemy na Niego patrzyli, zamiast ciągle rozglądać się na wszystkie strony i z przerażeniem stwierdzać, co tu złego się nie dzieje, spójrzmy na Pana Jezusa, podnieśmy nasze spojrzenie ku Niemu i przede wszystkim tam szukajmy pocieszenia, siły. Tam szukajmy spokoju. Powiem, jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim, jeśli trwamy ze spojrzeniem wbitym w Pana Jezusa, cały czas skierowanym ku Niemu, wtedy znajdziemy siłę, aby pośród największych przeciwności, pośród największych trudności, aby zachować spokój, aby zachować łaskę uświęcającą, aby zachować to zjednoczenie z Nim i tą świadomość, że tą najważniejszą bitwę, tą bitwę o naszą duszę właśnie wygrywamy. Cokolwiek by się tutaj nie działo. Pamiętajmy o tym, że święta Teresa chciała żyć w czasach Antychrysta, bo wtedy będzie można zasłużyć, bo wtedy będzie można naprawdę coś wycierpieć. A więc nie bójmy się tego wszystkiego, co może na nas przyjść. Nie bójmy się tego, co nam przyniesie kolejny dzień, kolejny tydzień i kolejne deklaracje, co tam jeszcze ma się nie wydarzyć. Nie bójmy się tego. Bądźmy z Panem Jezusem i miejmy świadomość, że jeśli trwamy przy Nim, to chociażby tutaj na ziemi nas zabijano, to i tak zwyciężymy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.